Czyli bokserki, możecie sobie oglądać. Tak, jest T-Rex, nasz główny, nasza maskotka. Więc chciałabym zacząć od tego... Tam jest pałac na środku. Tak, odwaga versus bezmyślność. Także mamy z sobą taką trochę zdolność do ładowania się w bardzo dziwne pomysły i dziwne projekty. Robimy to trochę bez namysłu. Jak nam się pomysł podoba, to stwierdzamy ok, no to bierzemy się za to, no bo czemu nie? No i właśnie niektórym się wydaje, że to jest odważne, nam się czasem wydaje, że to jest bezmyślne, bo kończy się tym, że mamy dużo za dużo pracy, siedzimy po nocach, nie wyrabiamy się i tak dalej. 9 miesięcy temu nie miałyśmy bladego pojęcia o niczym, co teraz robimy. Czyli o tym, jak wygląda produkcja fizycznego produktu, jak się prowadzi księgowość, jak się robi firmę, jak się prowadzi marketing, to wszystko to była trochę czarna magia. Że obie jesteśmy grafikami i pracowałyśmy sobie przy komputerze, to wydawało nam się, że to jest równie łatwe jak projektowanie grafiki, która jest idealna, dobrze się drukuje i wszystko jest łatwe i proste. Nie było tak łatwo i proste. O tym, jak w ogóle doszło do tego wszystkiego, to wam Socha zaraz powiem. A ja chciałam jeszcze dodać tylko, że są plusy naszej bezmyślności, są plusy i minusy. Bardzo duży plus jest taki, że takie trochę bezmyślne, lekkie podejście ułatwia odwagę, bo nie zdawałyśmy sobie sprawy, w co się ładujemy i dlatego mogłyśmy się na to łatwo zdecydować. Tak. Także początki. Tak. No a minusy generalnie też wszystko, co się działo po drodze. Dobra, czyli początki? Tak. To jest śmieszne mówić, a tak naprawdę pierwsze 5 kroków, jakie wzięłyśmy na początku, to były żarty, które po prostu przerodziły się w produkt. Pierwszym żartem to była nazwa, to znaczy nasza znajoma zauważyła, że jak się w słowie underwear przestawi literki, to powstaje underwear i to był wystarczający powód, żeby kupić domenę i zacząć zastanawiać się, co robić z tym dalej. Także domena była i drugim żartem było, znaczy wiedziałyśmy, że to musi być coś związanego z... też z bielizną i pewnie z tą branżą, w której jesteśmy, czyli z branżą technologiczną, więc pomyślałyśmy, że dlaczego nie zrobić czegoś jakby dla programistów, coś, co zmieni ich życie. To był drugi żart, to była jakaś taka grafika z mashup. To był drugi żart. Trzeci żart to było to, że w tamtym czasie Kaśka projektowała dwie konferencje z naszym takim gangiem krakowskim, między innymi z Dorotą. I ktoś rzucił pomysł, że dlaczego nie dać jako słach na konferencji. I oczywiście ten pomysł siadł i stwierdziliśmy, że spróbujemy je wyprodukować na zeszły kwiecień. Po drodze był Prima Pyrrhic, więc w sumie nie mogłyśmy się powstrzymać, żeby nie zrobić czegoś przy tej okazji, skoro już wiemy, że produkujemy bokserki, no to zróbmy jakieś tam... zrobiłyśmy statystyki, które były w sumie trochę przyściemnione, ale to traktowałyśmy jako taka nasza kampania na Prima Aprilis. I w sumie przez to, że to był Prima Aprilis i że to było tak totalnie pojechane, to udało nam się to przeprać, że to było opublikowane, znaczy parę blogów to opublikowało. I no właśnie, bo jakby nikt nie wie, że tak naprawdę, czy to jest żart, czy to nie jest żart, jakby to było łatwiej, żeby nikt się nie przejmował tym, czy publikuje o bokserkach, po prostu informacje o bokserkach, czy po prostu, żeby skonfundować ludzi. Więc zrobiłyśmy takie, to była nasza grupa badanych, to znaczy no, był też T-Rex, to nie kot. No i statystyki były takiego typu, że no, dinozaury wyginały, bo nie nosił naszych bokserek, albo jak się nosi, to bateria w twoim iPhone'ie na dłużej starcza. Aha, no jak już wylanczowałaś to na Prima Aprilis, to trzeba było jakoś pójść za ciosem, to była nasza pierwsza strona. To znaczy to po prostu... Wzięłyśmy te designy, które miałyśmy zrobione tak zupełnie
Też, no to było nasz, w zasadzie dwa dni zrobiłyśmy tam, było co? Oczywiście o trzeciej nad ranem. Tak, tak, tak. To było założenie typu, że zróbmy to szybko i wyrzućmy to w świat, no i nam się osiem po nocach. Natomiast to było fajne, że to było na prima prelis, bo jakby nie miałyśmy żadnego takiego obciążenia, czy to musi być dobry design, czy to musi być zły design. I dało nam taką fajną, taki dystans trochę do tego, że tak naprawdę to, co wtedy wymyśliłyśmy, tak zupełnie na żarty, dało nam do myślenia, że to jest trochę sposób, w jaki chcemy myśleć nad tym produktem. No i potem nastały konferencje, na które udało nam się, w sumie to głównie Kaśka wtedy zajmowała się produkcją, jakby dać te bokserki. To było nasze stoisko, znaczy mieliśmy oczywiście złoty obóz, dinozaury i generalnie rozdałyśmy te bokserki, raczej miały powodzenie. To znaczy nie mogliśmy ich dawać wtedy jako w torbach na konferencji, ponieważ był jakiś tam skandal w sieci wcześniej, więc nie chcieliśmy po prostu jakby jeszcze dawać ludziom bielizny na konferencji, więc po prostu każdy musiał jakby sam się po nią zgłosić, no ale ewidentnie siadło, bo ludzie po prostu w zasadzie wszystko wtedy rozdaliśmy. No i się mega spodobały, natomiast to był taki moment, kiedy zorientowałyśmy się, że... i cała produkcja, która wtedy przebiegła, to była trochę tak, że jeszcze nie miałyśmy w tym dużo doświadczenia i dużo było one przez pośredników, ludzie, którzy byli przez kogoś tam poleceni, żebyśmy nie widziały, nie dotknęły wszystkiego, tylko miałyśmy takie poczucie, że jak zamówimy bokserki, no to przecież to jest prosty produkt i ktoś nam to wyprodukuje. Bo to przecież to jest prosty produkt. No, także zorientowałyśmy się wtedy, że to było nasze pierwsze błędne założenie, że wydawało nam się, że generalnie nasza praca będzie wyglądała w ten sposób, czy więcej tyle do tej pory, tylko że będziemy miały metry na szyi. Albo w ten sposób, że tak. A tak naprawdę mega dużą część czasu spędzałyśmy w ten sposób, albo w ten sposób na wyjazdach do Łodzi. Ale to był moment, kiedy stwierdziłyśmy, że rzeczywiście jakby to jest na tyle fajny był odzew i na tyle nas to cieszyło, że możemy mieć taki produkt, że postanowiłyśmy wejść w to całkiem i no i co, no i teraz stanęłyśmy przed trudnym procesem produkowania kolejnej partii już zupełnie, czy w taki sposób, jak chciałobyśmy, żeby te bokserki docelowo taką miały jakość. Ja tym powiem, Kasia. Tak. Także tak jak wcześniej mówiłam, nie miałyśmy bladego pojęcia o produkowaniu czegokolwiek w branży tekstylnej. I nasze błędne założenie numer dwa było takie, że pojedziemy do Łodzi i to po prostu wymyślimy. Więc pojechałyśmy do Łodzi i pojechałyśmy nie tylko raz do Łodzi, ale... Mogę kino? Tak, no czekaj. Pojechałyśmy może, nie wiem, może 10 razy, może kilkanaście razy w sumie do Łodzi i większość czasu to były nasze emocje, mniej więcej. Prawie to mamy. Już prawie wszystko jest wymyślone, już mamy dostawcę, już wiemy, gdzie coś wydrukować, a potem znowu szukanie od zera. Także tak to wyglądało. Ale jakby z kolejnym wyjazdem i z kolejną wycieczką poznawałyśmy ludzi, którzy się tam profesjonalnie zajmowali różnymi etapami produkcji. I pytanie nie boli, czyli my miałyśmy ze sobą notatniki, listę pytań do zadania i zapisywałyśmy wszystko. Nawet do tego stopnia, że miałyśmy słowniczki różnych terminów, kontakty, telefony, uzbierała się tego cała wielka lista. Łącznie z tym, że się uczyłyśmy, jak takim specjalnym przyrządem liczyć gęstość tkaniny. Pan bardzo miły w tej tkani nam pokazywał, jak sprawdzić, czy bawełna jest stuprocentowa, czy jest z domieszkami. Od pani krawcowej się nauczyłyśmy, co to są szwy francuskie, podwójnie sternowane, które właśnie w naszych bokserkach występują. Także wszystko po kolei, od zera praktycznie się dopytałyśmy, co i jak. Odwiedziłyśmy całą masę różnych dziwnych miejsc w Łodzi po to, żeby znaleźć najlepszej jakości produkty, z których składają się nasze bokserki. Wszystkie są lokalnie wyprodukowane w Polsce. Guziki, też proces długi wybierania. I nasza dokładność grafików, którzy się czepiają o każdy milimetr, doprowadziła do tego, że specyfikacja, którą wysłałyśmy do szwalni, miała ponad 20 stron. Ze zdjęciami, strzałkami, opisami i przypisami. I szczerze mówiąc, to też nie do końca wystarczyło, bo i tak mi się zdarzyły pomyłki. Także taka przygoda. To chyba nawet, to nie jest cała nasza specyfikacja, to jest jakaś jedna z po drodze, to jest pierwsza.
Potem się to wydłużało, kolejne jakieś tam uwagi, paragrafy. I o każdy błąd. I o każdy błąd, tak. Oczywiście my same też wykonałyśmy kupę różnych prób, pomimo tego, że żadna z nas nie ma nic z szyciem wspólnego. Robiłyśmy wykroje, szyłyśmy ręcznie bokserki, mierzyłyśmy je na sobie, nie spałyśmy. Jeszcze robiłyśmy więcej wykrojów. No i teraz to, czego się nauczyłyśmy o branży tekstylnej w Polsce, to jest to, że trzeba mieć kontakty do ludzi, którzy znają ludzi, którzy mogą polecić kolejnych ludzi, którzy ewentualnie zdradzą, gdzie coś wyprodukowali, że to nie jest tak prosto się wszystkiego dowiedzieć. W naszej branży jest tak, że wpisuje się hasło w Google'ach i jakby wszystko jest jasne, ale w branży tekstylnej to jest taka sytuacja. I jeszcze, jak się okazuje, jest to bardzo analogowa branża, w której nie da się wysłać maila i otrzymać odpowiedzi, tylko trzeba dzwonić po 10 razy dziennie i przyzwyczaić się do tego szybko, że to jest jedyny sposób, żeby coś załatwić. Czy błędne założenia, tak, Maciusiu, to jest twoje, tak. Znaczy, to było jakieś tam parę naszych spojrzeń odnośnie produkcji. A teraz chciałam trochę powiedzieć o designie, kreowaniu brandu i marketingu, bo wydaje mi się, że to jest jakby coś, czego jakby kolejna jakby rzecz, której się nauczyliśmy, znaczy nauczyliśmy się bardzo dużo, dalej się uczymy tak naprawdę. I to jest, wydaje mi się, tam jest też parę dobrych, znaczy mam nadzieję, że będzie parę dobrych rad dla tych, którzy chcą, znaczy, bo wydaje mi się, że coś takiego jak kreowanie brandu to jakby to dotyczy się każdego produktu, nie ma, czy to jest produkt internetowy, czy to jest produkt fizyczny, zawsze trzeba jakby mieć to na uwadze. Więc naszym kolejnym błędnym założeniem było to, że jak zaczyna się robić coś nowego, to najlepiej, to najwygodniej zacząć to robienie tego od tego, w czym się jest najlepszym i co się umie, czyli myśmy stwierdziły, że jak produkujemy bokserki, to najpierw zaprojektujemy logo. I generalnie, znaczy, błąd po prostu polegał na tym, że na samym początku, kiedy powinniśmy skupić się na produkcji, może wtedy miałbyśmy trochę więcej czasu, żeby to na spokojnie zrobić, aby się było na wszystko na wariackich papierach. I dlatego musiałyśmy po nocy same wycinać wykroje, żeby nie czekać na firmę, która nam w tym pomagała, tylko po prostu musiałyśmy i same to szyć po nocach, bo po prostu już nie było czasu, żeby to nie trwało 2 lata. Więc zaczęłyśmy projektować logo i w sumie w czasie projektowania, czy to jest pewnie jakaś tam 1/10 z tego wszystkiego, co tam przyrobiłyśmy, to widać po prostu, że jakby trochę nie wiedziałyśmy jakby dla kogo to robimy, to znaczy tak trochę się pamiętałyśmy pomiędzy tym, czy to ma być super jakby designerski brand, super wysokiej jakości, czy to ma być jakieś takie bardziej hipsterskie, czy bardziej właśnie pojechane, absurdalne, czy po prostu nie wiedziałyśmy. I w tym momencie, znaczy zaprojektowałyśmy to logo, ale potem nadszedł taki moment, że musimy się zastanowić jakby, co jest naszą wizją. To znaczy, to na szczęście nie byłyśmy w tym stanie, bo miałyśmy znajomych, którzy nam doradzali, ale wydaje mi się, że to jest bardzo fajna w ogóle rada dla wszystkich, jak już mówiłam, którzy chcą coś swojego robić, że wizja jest super ważna i jakby to jest parę argumentów za tym. Przede wszystkim, jeśli człowiek dokładnie wie, co chce osiągnąć, to ma więc podejmować każdą decyzję. To znaczy, jeśli chcesz coś zrobić, no to mogę sobie jasno odpowiedzieć na pytanie, czy ta decyzja pomoże mi dojść do tego momentu, gdzie chcę dojść, czy nie. No to jest generalnie w produkcji jakby nie ma innych założeń niż poza tym, że dojść tam, gdzie się chce. Charakter jest super ważny, bo powoduje to, że człowiek się, znaczy produkt się wyróżnia spośród innych, łatwiej jest go zapamiętać. Bo jakby chcecie, żeby ludzie umieli kojarzyć wasz brand, najpierw go kojarzyć przez to, że jest charakterystyczny, że łatwo na tym można powiedzieć, co to jest, na przykład designer boxers for nerds. Także jakby po prostu wiedzieliśmy, że nie będzie mówił o tym w bardziej skomplikowany sposób, bo to jest dokładnie to, co to jest. No i dobrze też, jeśli z brandem są kojarzone jakieś emocje, bo jest dużo produktów, które się kupuje nie po to, że to jest sam produkt, tylko to jest cała otoczka, która jakby łącznie z nim, znaczy, która jest powiązana. Na przykład, nie wiem, jak ktoś, może pewnie dużo osób, które kupuje produkty Quicksilvera, kupuje dlatego, że chce się czuć jak surfer. Albo że nawet, że Maki na samym początku, jak zostały wypuszczone, to były produkty dla designerów, bo i właśnie miało się okazać z tym, że dobrze zaprojektowane, przez to, że to są dla designerów. Więc myśmy przemyślały sobie swoją wizję i to są generalnie, chciałyśmy, określało to, do czego dążymy, czyli żeby po prostu przynosiło ludziom trochę absurdu w życiu, żeby na pewno była to świetna jakość, no i żeby to po prostu było fajne. Znaczy,
w poprzednich konferencjach i designach, które robiłyśmy, to było to, co ludzie jakby doceniali w tym, że po prostu to dawało po prostu dobre emocje i było super przyjemne i powodowało coś takiego, że można się uśmiechnąć. I chciałyśmy to samo przekazać, produkując bokserki. To się zakłada i się cieszy. Aha, i jeszcze, no, i bardzo ważne na samym początku jest też określenie, dla kogo to się robi. Z punktu widzenia marketingowego, bo wtedy też łatwiej jest jakby dojść do ludzi, znaczy łatwiej jest, jeśli masz określoną grupę, to wiesz, jak to znajdziesz sposób, żeby do nich dojść. A także dlatego, że to tak naprawdę mogą być, wiadomo, że każdy może kupić bokserki, natomiast fajnie jest mieć taką swoją grupę, jak się uda, ewangelistów, którzy to jest, oczywiście to jest branża, która kocha ten produkt i może potem jakby mówić innym o tym produkcie. No i więc jakby stwierdziłyśmy, że to będzie nasza maskotka, która najlepiej oddaje to, jak chcemy, żeby był kreowany ten brand. No tu mam jeszcze, kupiliśmy też pod Hello Tagową inne maskotki, które potem wykorzystywałyśmy w designach. Okej, okay. I kolejną ważną rzeczą, z którą sobie zdałyśmy sprawę, miałyśmy ogarnięty produkt, to jest doświadczenie, które jakby dajemy tym produktem. To znaczy już wiemy, jaką mamy wizję, wiemy, że jakie chcemy, żeby ten produkt wywarł wrażenie na ludziach. I chciałobyśmy, żeby jakby całe doświadczenie wokół tego produktu było dokładnie w takim samym stylu. Dlatego zdecydowałyśmy się, że sprzedajemy te bokserki tylko wyłącznie przez internet i tylko wyłącznie przez naszą stronę. Po to, żeby jakby mieć 100% kontroli nad tym, co się dzieje w trakcie kupowania. Jak człowiek wchodzi na naszą stronę, co widzi, jak kupi, jakiego dostaje maila, a potem jaki dostaje potwierdzenie, nie wiem, jak dostaje rachunek, a potem co się dzieje, jak przychodzą bokserki do niego. Że jakby my chcemy, żeby takie samo uczucie uśmiechnięcia i absurdu, jakie ma, jak otwiera te bokserki, je zakłada, było jakby od samego początku, od samego przyjścia na stronę. No i właśnie to jest tak, jak to jest główne, dalej nasze główne hasło. Więc to była nasza pierwsza strona. No po prostu wszystko było pikselowe, kotki, dinozaury i nasze paterny. I na przykład tak launchowałyśmy to, wypuściłyśmy takiego gifa, że uznałyśmy, że jest w naszym stylu. No i jak się dostaje potwierdzenie, że się kupiło bokserki, to jest link do takich memów. A jak wysyłamy fakturę, no to też rzucamy swoje dwa słowa. Kolejną jakby taką rzeczą, która jakby trochę była naszym procesem, a trochę wykorzystałyśmy jako marketingową akcję, to było to, że wyprodukowałyśmy jakieś, to pewnie nie wszystkie patterny, które wyprodukowałyśmy do pierwszej serii. Mi się wydaje, że spokojnie było tam setka, bo w tych katalogach jest po parę często. Słucham? Nie, Pixel Jam. Pokażemy go za chwilę. Tylko oczywiście nie mogę się wyprodukować tam z dwóch wzorów, więc wybrałyśmy z tego 12, zrobiłyśmy z tego głosowanie na Facebooku, co też było fajną rzeczą, bo raz, że poznałyśmy trochę, co nasza grupa docelowa, co się ludziom podoba. No i ludzie też jakby trochę jakby poczuli się związani z tym, mam nadzieję, przez to, że jakby mieli wpływ na to, jakie rzeczy będą wyprodukowane. No i tu chciałam przy tej okazji pokazać jeszcze parę patternów, które nie przeszły. To znaczy, nawet nie przyszło naszej selekcji, bo po prostu naprawdę było, tyle fajnych rzeczy, że ciężko było wybrać, ale musiałyśmy wybrać tylko w sumie 12 z nich, bo jakbyśmy dały za dużo, no to też to jakby takie głosowanie nie miałoby sensu. Więc to już był pattern zaprojektowany, a to jeszcze potem będę mówił, to kabelki, jakieś tam potwory, fale, kasety. To jest Pixel Jam. Trochę kolory takie, nie tam już jak mówię. To były też jakieś rysunki pod Race Girls. Dla nerdów typografia. Masakra piłą mechaniczną. UFO musiało być. No i dinozaury zawsze wracają. No i generalnie, jak już Kaśka powiedziała, mamy jakąś taką tendencję, żeby bezmyślnie decydować się na robienie czegoś, więc generalnie poza tym, że produkowałyśmy boksy, jakie robiłyśmy te gify, milion patternów, to jeszcze po drodze miałyśmy inne pomysły, które jakieś tam cały czas realizujemy, zwykle najczęściej po nocach.
Na przykład jednym z tych pomysłów było założenie naszego takiego Hall of Fame, tylko to jest też właśnie w trakcie produkcji, no bo nie możemy robić dużo rzeczy naraz, ale jak już zaczęłyśmy, żeby brać celebrity z naszej branży i wykorzystywać ich, żeby robić fajne gify. Tutaj na przykład byłyśmy na wakacjach, poprosiłyśmy naszych kolegów, żeby nam zapozowali nas do sesji tak zupełnie na freestylu i po prostu jak się da, to było super, bo po prostu myślałam, że dla nich będzie taki krępujące i że oni nam były przysługa, a oni po prostu się prześwietnie bawili, że też dałyśmy im możliwość, że właśnie fajne było, że to było właśnie dalej przy tym, że po prostu dajemy im boksek i prosimy, żeby zapozowali się, oni zaczęli mega wygłupiać i po prostu tam odprawiają tych rower, jak to było szaleństwo. No skakali po prostu wszystko i zupełnie bez obciachu. No takie triki były robione. No i potem, no, po prostu działo się wszystko i fajne było to, że to było zrobione tak zupełnie autentycznie, to znaczy, że to nie było ustawiane, tylko po prostu poprosiliśmy ich, żeby robili to, co uważają i żeby po prostu dobrze się przy tym bawili. I potem jak zapostowałyśmy to na Facebooku, bo staramy się raz na jakiś czas robić jakieś takie mini kampanie, żeby się uczyć, jak to jakby działa, to była kampania, która miała jakby najwięcej klików, to znaczy miała najlepsze przełożenie, bo po prostu była autentyczna i byli ludzie i jakby, no po prostu to było autentyczne. Natomiast to też była dobra nauczka dla nas, bo to miało mega dużo klików, natomiast w docelowym zdjęciu nie było linka do naszej strony, czyli jakby wiadomo, że to byśmy zapostowały jako anegdotę, ale ktoś musiałby wykonać 3 kliki, żeby dojść do naszej strony, więc w zasadzie no, to było super, miało dużo odsłon i jakby nic to nie dało. No ja dopiero za którymś tam razem weszłam na to i nie rozumiałam, dlaczego jakby, no jakby to jest, dużo ludzi wchodzi, a nie ma jakby nic się dzieje na naszej stronie. Potem się weszłam na ten post, na to zdjęcie się zorientowałam, że nie ma linka po prostu. Ale po prostu musiałam przejść jakby drogę tak jakby od tyłu, jak to ludzie oglądają z zewnątrz, no i się okazało, że też to był błąd. No, kolejną rzeczą, jaką też wymyśliłyśmy po drodze, to było coś takiego filozoficznego punktu widzenia, że po prostu chciałyśmy też wesprzeć fajną inicjatywę, jaką są RSGS, czyli to jest organizacja, która uczy dziewczyny kodować. No i to jest super, bo w zasadzie w ciągu jednego dnia można mieć jakiś taki wstęp do tego, jak wygląda kodowanie i wielu ludzi, czy wiele dziewczyn w zasadzie, potem zmienia swoje życie. I zrobiliśmy z nimi takiego deala, że wypotykowaliśmy bokserki i wszystkie jakby, które się sprzedają z tym patternem, to wszystkie dochody idą właśnie na tą inicjatywę. No i oczywiście musiałyśmy zrobić swojego gifa z kotem machającym boksykiem, więc to nie da się ich upować. Jak cofniesz tak, to jeszcze żeby on raz zrobił. Więc generalnie kot machał i boksykami. No i też zaczęłyśmy od tego, że bo oczywiście nie mogłyśmy zrobić innego patternu, tylko musiałyśmy zrobić ich 20. I oczywiście zrobiłyśmy przy okazji głosowanie też po to, żeby też po prostu wiedzieć, który z tych zarobek najlepiej pasował do RaceGirls jako tego, bo nie wiedziałyśmy, czy one będą częściej kupowane przez dziewczyny dla dziewczyn, czy na przykład przez dziewczyny dla ich chłopaków. Więc w zasadzie oni odpowiedzieli na pytanie, który partner jest dla nich najlepszy. Aha, no i to jest nasza ostatnia zajawka, którą w sumie jeszcze to jest nie do końca wylanczowana, ale wam pokażemy. Znaczy stwierdziliśmy, że skoro jest zima, to musimy przebudować naszą stronę, bo w sumie już ma parę miesięcy, więc już jest stara i się nudzimy. Więc poprosiliśmy naszych znajomych, wzięłyśmy stroje z wypożyczalni i poprosiliśmy, żeby się poprzebierali, bo potrzebujemy porobić gifę ze zwierzątkami pakującymi bokserki na święta. No i generalnie to po prostu ludzie generalnie... tak, przede wszystkim to się zgodzili, a po drugie to po prostu, że zrobili wszystko, co tam, bo to było bardzo, tam miałyśmy to pomysł. I no też właśnie w sumie impreza była super fajna i efekt, znaczy generalnie to jest nasza strona nieruchoma, natomiast mogę sobie pokazać ruchomą. O, generalnie to wygląda w ten sposób teraz. Tak, może generalnie po prostu jest cały proces sprawdzenia jakości, produkowania bokserek, składania, pakowania i wysyłania. No i najważniejsze, że pada śnieg. To jest bardzo do prezentacji. A, to już koniec? Tak. To podsumowanie.
Tak, ja to mam wszystko jakoś podsumować. Staramy się dobrze przy tym bawić, jakkolwiek kosztuje nas to też bardzo dużo wysiłku. Ale jakby dlaczego zadałyśmy takie pytanie na tych karteczkach, że co byś chciał robić za 5 lat? Wiemy, że odpowiedzi Buka i astronauta i tak dalej, to może nie jest do końca to, co miałyśmy na myśli, zadając to pytanie. Było ono trochę bardziej po to, może żeby pokazać, że warto się czasem wepchnąć w coś kompletnie innego, niż się robiło do tej pory. Bo my mamy zupełnie inne źródła, znaczy zupełnie z innych miejsc pochodzimy, jeżeli chodzi o wykształcenie. Socha jest wykształcenie architektem, ja tam jestem po ESP, a nagle robimy bokserki i w ogóle nie miałyśmy z tym problemu, jako idea, że nagle robimy coś kompletnie z kosmosu. I do tego trochę namawiamy, żeby jakby się odważać czasem na jakieś takie głupie rzeczy, bo może się to wydawać skomplikowane, ale krok po kroku da się doprowadzić nawet najbardziej dziwny projekt do istnienia. I wydaje mi się, że jakby nie do końca może jest tak, że od razu jest sukces, ale jest ogromna satysfakcja w budowaniu jakiejś tam swojej wizji i swojego produktu jako całości. I no, nam się wydaje, że jeszcze może nie podbijemy świata za miesiąc, ale jesteśmy na dobrej drodze i bardzo nas cieszy to, co robimy. Przy okazji, bo oczywiście robimy jeszcze dużo innych rzeczy po drodze, ale to jest jedna z nich.